Z Ewangelii według świętego Łukasza. Syn człowieczy musi dużo wycierpieć. Jezus nazywa synem człowieczym oczywiście samego siebie. Ale czy to nie jest tak, że każdy z nas jest synem człowieczym? I czy Jezus, mówiąc te słowa, nie myślał tak naprawdę o każdym z nas? I czy nie zadziwia nas ten wielki realizm Boga, który mówi bardzo wyraźnie i wprost, bez owijania w bawełnę, bez wybierania delikatnych słów. Syn człowieczy, każdy człowiek, musi wiele wycierpieć. Jezus był ukrzyżowany, jego ręce i nogi przybito, wybiczowano jego skórę, nałożono na jego głowę koronę z cierni. Ale to cierpienie, które przeżywa człowiek, każdy syn człowieczy, może mieć bardzo różne formy, sposoby, rodzaje. Cierpimy fizycznie, psychicznie, duchowo. Cierpimy w sposób zawiniony i niezawiniony. Cierpimy z powodu własnych błędów i cierpimy dlatego, że ktoś inny przysparza nam cierpienia. Realizm Boga polega na tym, że On dobrze wie, jak wygląda życie człowieka i nie udaje przed nami, że nasze życie na ziemi będzie rajem. On mówi bardzo wyraźnie: to, co was tutaj spotka, to jest cierpienie. I on nazywa to cierpienie złem. Bóg nie daje cierpienia. Bóg smuci się cierpieniem. Bóg nie chce naszego cierpienia. Ale ma ciągle świadomość, że to cierpienie jest nieodzowną częścią naszego życia. Czy chciałbyś mieć Boga, który cię okłamuje? Boga, który cię nie rozumie? Boga, który udaje, że wszystko jest dobrze? Czy chciałbyś mieć Boga, który nie przeżywa tego, co ty, który nie rozumie tego, jak ty żyjesz, jakie jest twoje życie? Niezależnie od tego, jakiego chciałbyś mieć Boga, to masz Boga, który jest pełen współczucia. Dostojewski powiedział, że na każde pytanie człowieka Jezus Chrystus odpowiada z krzyża. I to jest prawda. Na każde cierpienie człowieka Jezus Chrystus odpowiada swoim cierpieniem. Taki jest nasz Bóg. I niech Mu będą dzięki za to, że jest właśnie taki. Do zobaczenia jutro.